habilitowany Jan Żaryn, przyjechał do nas już po raz trzeci. Poprzednio był u nas w 2011 i 2013 roku i mówił wtedy o prymasie Wyszyńskim i o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Dzisiaj natomiast podejmie temat związany z powstaniem warszawskim, którego 70. rocznica przypada właśnie w tym roku. Pan profesor jest osobą doskonale nam znaną. Podam zatem tylko niektóre dane z jego życiorysu, posługując się okładką czy notką na okładce książki niedawno wydanej przez niego Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku. Tu jest napisane w ten sposób, że pan profesor Jan Żaryn jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczny, urodzony w Warszawie, redaktor naczelny miesięcznika w sieci Historii, przewodniczący Rady Programowej Serii Wydawniczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Służbie Niepodległej, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Pamiętnienia Polaków ratujących Żydów, przewodniczący Rady Programowej Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej, prezes Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza oraz przewodniczący jury Nagrody imienia Jacka Maziarskiego. Członek Rady Programowej i koordynator mazowiecki ruchu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika NSZ w Warszawie. Były dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2006-2009 i doradca prezesa IPN w latach 2009-2010. Jest także autorem wielu prac, między innymi Taniec na linie nad przepaścią, Organizacja Polski na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 45-55, tej właśnie książki, czy też książki o Kościele katolickim w Polsce, którą będąc pierwszy raz tutaj u nas można było dostać od pana profesora. Dodam do tego jeszcze, że pan profesor uczestniczy także w Komitecie Społecznym Budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie. To ten pomnik, ten łuk triumfalny ma być dla uczczenia bohaterów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Podam także, że w 2009 roku pan profesor został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski. W ogóle zachęcam Państwa do wejścia na stronę internetową pana profesora. Tam jest długi, bardzo ciekawy, interesujący biogram. Warto poczytać także tam o wspaniałej rodzinie pana profesora. Także to jest łatwo, można w Google'ach wpisać Jan Żaryn, ta strona się zaraz pojawia. Panie profesorze, proszę o rozpoczęcie wykładu, który jest zatytułowany Powstanie Warszawskie, nieprzemijająca dyskusja.